Cześć, ci, którzy grali przynajmniej raz w CS-a, wiedzą, że czasem wystarczy powiedzieć słowo siema, aby zostać wyzywany przez cały team. Ja dzisiaj wejdę na losowy serwer społecznościowy i poudaję 5-letniego Janusza, który ma IQ poniżej 5. No chyba łapce w górę to już nie muszę przypominać, no bo to jest oczywiste, także wy tam sobie klikajcie, a ja właśnie teraz poszukam serweru społecznościowego. Dobra, słuchajcie, jestem już w CS-ie i znalazłem serwer PL plus 18. I myślę, że jak ja za chwilę tutaj wejdę, to będzie ciekawie. I ogólnie to robiłem przed chwilą taki test i muszę wam powiedzieć, że muszę bardzo wszystkich prowokować. Ponieważ zazwyczaj kończy się to tak, że po prostu wszyscy mnie mutują po 5 minutach i tak naprawdę nie mają już żadnej zabawy. Znaczy, zabawy. Ile ty masz w ogóle lat, dziecko? Ta powiedziała, kurde, Mariolka, mając 5 lat. Headshot. Kurde, ten heksu to ma chyba jakieś haksy, no! Nie żadne haksy, bo to jest mój brat cioteczny. Ojejku, to pod mostem w ogóle rodzą się bracia cioteczni? Weź zamknij tą p***dę, bo matka cię może Sam się rodzić. Zamknij, ja przynajmniej ją mam. Ej, przepraszam, że tak cisnę, ale... A ty myślisz, że jak poprzeklinasz, to jesteś fajny? Nie! Tak, jestem fajny bez tego, zamknij mordę. Sam zamknij się! Zamknij się! Ale z ciebie dam. No i dalej, przeklinaj dziecko, ile ty masz latek? 10? Więcej od ciebie, zamknij tu. A skąd to wiesz, mądralo? Mhm. Jak u ciebie w szkole, to powinni wprowadzić taki przedmiot jak logika. Szybciej, gamonie! Zmieszaj mnie, kur... Ohoho! Już się boję ciebie! Ty się kłóci z trollem, Jezus Maria, wymutujcie go. Tak, troll! Ty sam jesteś troll, kurde! No, powiem ci, że głos masz naprawdę, jak nie jesteś trollem, to... No i co z tego, no i co? Taki się to no latek bez mutacji, może. No i nic, no! No i co z tego, no i co? No! A jak mam pieniądze, to gram w CS-a, no i co? I co z tego, że mam 7 lat? Też mam pieniądze i gram w CS-a. Ja tam. No i nie przetrzyźnij mnie! Będę! Nie przygnieźnij mnie! No i zamknijcie się, grubasy. Grubasy. Nie przygnieźnij mnie. I ty nie jesteś trollem, Boże. Jeden konektor. No i zamknij się. Mam radar. No, masz radar. No mam. To go użyj. Dobra. A ty użyj mózgu, mądralo. Mądralo, Boże. Jaki Boże! Jest głupi. Sam jesteś głupi, nie wyzywaj mnie. Będę. Powiedz mi, co kryjesz takim człowiekiem, żeby robić z siebie debila? Ja nie robię z siebie debila. Nie oszukuj. Patrz, mam Dragonlore, biedaku. Dragonlore? Serwerowe, ale wiesz. No, sam gdzieś mam Dragonlore, stać mnie! Nie masz śmiej się! Pride! Nie dojebanie lewej półkuli mózgu, bo mówisz naprawdę. No, a ty tylko potrafisz mówić brzydkie słowa. Weź mi. No. Ale nie mówię jak 7-latek. No i dobrze, a ja za chwilę skończę 8 lat. Kurde, oni mają haksy, no. No. Bo ty miałeś Dragon Lore. No właśnie, no! Nie fair to jest. Dragon Lore wziąć. A to co się pytasz? No bo nie usłyszałem, bo mam słuchawki dobre, ale mama mi zawołała, którą ja przynajmniej mam, a nie tak jak wy. Nie tak jak wy. No ja nie mam mamy. Ej, wiem, że te tyry są bardzo słabe, w sensie one są takie jakby proste, ale chcę sprawić takiego właśnie młodego... No nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ale po prostu chcę sprawić takiego, który nie potrafi nic sensownego mówić, tak jak mówiłem, IQ poniżej 5, tak jak mówiłem właśnie w tym wstępie, nie? No, ja się znam, moja mama pracuje na policji i mi mówiła. No, ty uważaj, jak jeszcze raz przeklniesz, to cię wsadzi do więzienia, grubasie. No, o właśnie, widzisz? Za chwilę się zapytam, ona ciebie Proszę zamknie się, na dołek cię weźmie. Czekam na spotkanie z twoim bratem w celi. Jak ja nie mam brata, mądralo. Bo cię nie powiedzieli. To nieśmieszne, ty Pride nawet nie rozumiesz żartu, a się śmiejesz. No nie rozumiem, jestem... A ty woda to się w ogóle zamknij, ty. No woda to jest mój team. Nie patrzcie, jak ten Steven dobrze grał, widzieliście tą banikę z Digla. Tak ogólnie woda to jest od wodogłowia. No bo ty je masz, mądralo. No mam. No właśnie, no i tu się śmiejesz z samego siebie. Na 7 lat jesteś mądry. Nie, a ktoś się śmiał? Nie, tylko powiedziałem, że mam. No.
Ej, chłopaki, nie mówcie nikomu, bo ja nikomu tego nie mówiłem. Ale, ruszę ale się, szybcie, nie szybcie, mam lewego jądra. Prawego też. Nie, tylko co? Lewego. Cześć, Hitler. Ja nie jestem Hitler, jestem cześć. Mateusz. Ogólnie to słuchajcie, bardzo bym was prosił o dystans, bo ja to większość robię tak naprawdę dla beki, żeby pokazać wszystkim, jakie jest community CS-a. Znaczy, oczywiście ja ich tak specjalnie prowokuję i nikt normalny jakby aż tak jakby nie ciśnie tych wszystkich ludzi, ale po prostu też jakby to jest mój oryginalny pomysł i właśnie bardzo bym was prosił o dystans, bo tak jak mówię, to wszystko jest for fun. No i tyle. Siema! Lol, jaki ty masz niski głos, też bym chciał taki mieć. Dzień dobry. Ej, ale to jest nudna mapa, ja nie mogę, no. O, MVP miałem! Halo, słyszycie mnie? Tak. No ty weź w ogóle się nie odzywaj, masz piszczące mikro. Ja ich tam wyzywam, a oni nic. Dziwnie. Wejdźmy sobie teraz na ostatni serwer. Ogólnie to już raz to nagrywałam, ale mi po prostu nie wyszło, więc nie będę wchodził na takie serwery, na których jest dużo osób, tak jak na przykład tutaj, bo jest straszne zamieszanie. Jak ja powiem coś i zacznę kogoś wyzywać, to nagle 50 osób na raz powie mi, żebym był cicho i to jest takie niefajne. Ile ty masz w ogóle lat? Więcej niż ty, na pewno. No skąd ta pewność, dzieciaku? Dobra, no właśnie, nie wiesz, to po co mówisz? Jak ja nie wiem, to nic nie pisz. No i sam się zamknij, grubo się jeden. Oj, wygrałem. I kto jest tutaj lepszy, no? Bleble. A Grizzy, ty się w ogóle nie odzywaj. Bo ty się nie znasz, Grizzy. Ile ty masz w ogóle lat, co? 8, niedługo skończę. A co? Książkę piszesz? Tak. Dla ludzi z Downem. I się pytałem, wiesz. O, to ty pewnie grasz główną rolę. No właśnie, normalnie. Bohatera pierwszoplanowego. No. O kurde, myślałem, że to... No i zabił mnie, on ma chyba haksy. Nie, po prostu ty jesteś cienki. Cienki tak to jesteś ty, jak biegasz na kilometr. Masz czas 10 minut. A skąd wiesz, jaki mam czas? No, wiem, gdzie mieszkasz. Moja mama jest policjantką. Dobra, dzięki. To powiem, założę się, że my wszyscy teraz pomutowali. Ale w sumie to jest lepsze, jeżeli ktoś kogoś denerwuje. Kto powiedział te winęci? To też bym w sumie ich pomutował, a nie tam się z nimi kłócił. O, zabiłem! No jest, no Grizzy, ty jesteś głupi! Dobra, słuchajcie, także bardzo dziękuję za uwagę. W sumie wnioski możecie sobie podjąć sami, bo jak widzicie, dużo jest takich osób, które denerwują, tak? Takie jakby młode osoby, które jeszcze ich prowokują. Ale to, co mi się przede wszystkim podoba, to jest to, że oni oczywiście się tam trochę pokłócą, ale po kilku minutach po prostu mutują taką osobę i to jest całkiem spoko, bo na dłuższą metę nie ma po prostu sensu wyzywać wszystkich osób, tak? Ale w tym pierwszym serwerze to akurat wszyscy się do mnie pruli i jeżeli chodzi o nagranie takiego odcinka, to jest spoko, no bo o to mi właśnie chodziło. Ale jeżeli ktoś chce sobie pograć for fun, a po prostu jest młody, to po prostu ma frechlapane, no lekko mówiąc, tak? Także ja wam, słuchajcie, bardzo, ale to bardzo dziękuję za uwagę. Możecie zostawić łapeczkę w górę, bo to naprawdę bardzo, ale to bardzo motywuje do dalszego działania. Widzimy się już niedługo, jak widzicie, teraz nagrywam filmy o wiele częściej. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć, piona. Ale suba zostawiłeś?